Cześć, tu Karolina, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić kilkoma przepisami na zdrowotne szoty. Te zdrowotne szoty to po prostu bomba witaminowa. Dzisiaj chcę Wam pokazać kilka kombinacji owoców, warzyw i ziół, które po zblendowaniu tworzą niesamowity eliksir. Pewnie już widzieliście na moim kanale słynny i najbardziej oglądany film pod tytułem Szot z kurkumy i imbiru. Bardzo lubię tego szota, więc zaraz po obejrzeniu tego filmu zapraszam Was do obejrzenia tamtego wcześniejszego. Dlaczego w ogóle teraz o tym mówię? Jak dobrze wiemy, mamy obecnie czas, który jest dość ciężki. Te szoty będą idealnym wsparciem naszej odporności w czasie, gdy jesteśmy narażeni na przeróżne infekcje. W każdym z tych szotów znajduje się spora dawka witaminy C, znajdują się również składniki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Dlatego jeśli chcecie zrobić coś dla siebie, wykonanie takiego szota to jest dosłownie 5 minut, wystarczy tylko i wyłącznie wszystko wrzucić do blendera i zblendować. Jeśli chodzi o ilość spożywania takich szotów, to pamiętajmy o tym, że są to po prostu produkty spożywcze, dlatego one nam nie zaszkodzą. Niemniej, co za dużo, to niezdrowo. Te szoty są dość intensywne w smaku i uważam, że jeden zwykły, tradycyjny kieliszek rano, na przykład na czczo, jest świetnym rozwiązaniem, aczkolwiek możecie je pić praktycznie o każdej porze dnia. Więc zapraszam Was teraz do mojej kuchni. Chciałabym Wam pokazać kilka wariantów smakowych i dlaczego akurat wybrałam te produkty do przygotowania tych szotów. Zaczniemy od przygotowania szota zielonego. Należy wrzucić do blendera jedną całą cytrynę obraną ze skórki, następnie kawałek świeżego imbiru, również bez skórki. Kolejno wrzucamy jedno całe kiwi, również bez skórki oraz cały pęczek natki pietruszki. Następnie należy wszystko zblendować, ale do tego będzie nam potrzebny jeszcze płyn. Ja wybieram tym razem wodę kokosową, jest to naturalny izotonik, ale możecie również dodać zwykłą wodę. Następnie blendujemy, aż konsystencja będzie gładka i jednolita. Tutaj radzę nie szczędzić na czasie. I w ten sposób nasz zielony szot z pietruszką jest gotowy. Następnie przygotujemy szot czerwony. Tutaj znowu zaczynamy od obranej ze skórki cytryny oraz od obranego ze skórki imbiru. Kolejno dodajemy ćwiartkę jabłka. Tutaj możemy wrzucić je ze skórką oraz jedną garść malin. Mogą być mrożone lub świeże. Następnie dodajemy połowę łyżeczki cynamonu, a następnie wlewamy wodę kokosową lub zwykłą wodę, tak jak wolicie. I znowu wszystko blendujemy na jednolitą konsystencję. Im bardziej zblendowane, tym lepiej. I tak nasz czerwony szot jest gotowy. Jeśli chodzi o szot pomarańczowy, znowu zaczniemy od cytryny obranej ze skórki oraz świeżego imbiru, również bez skórki. Kolejno należy dodać czerwoną paprykę. Ja dodaję ćwiartkę papryki, a następnie dodajemy połowę pomarańczy, również obranej ze skórki. Przyszła teraz kolej na wodę kokosową i sekretny składnik, czyli chili. Jeśli chodzi o chili, zalecam kilka szczypt, nie przesadźcie, bo wtedy wypicie tego napoju będzie prawie że niemożliwe. I teraz wszystko blendujemy na jednolitą konsystencję i w ten sposób nasz pomarańczowy szot jest gotowy. Natomiast jeśli chodzi o żółtego szota, którego teraz widzicie, to jest to szot z kurkumy i imbiru. Jeśli chcecie go przygotować, to zapraszam do obejrzenia wcześniejszego filmu, który będzie podlinkowany w opisie na dole. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o składnikach tych szotów, to zapraszam na mojego bloga. Chciałabym Wam pokazać dwa produkty, za sprawą których możecie jeszcze troszeczkę bardziej zbustować Wasze szoty. Jest to przede wszystkim olej z czarnuszki oraz olejek z oregano. Tak, by the way, nie jest to film sponsorowany, są to produkty, które po prostu mam w domu i z których korzystam. Zarówno olej z czarnuszki, jak i olejek z oregano zawierają pełno właściwości przeciwgrzybiczych, przeciwzapalnych i przeciwwirusowych. W oleju z czarnuszki między innymi znajduje się tymochinon, który po prostu walczy z tymi bakteriami i wirusami. Analogicznie w olejku z oregano znajduje się tymol i karwakrol. Te dwa produkty można więc dodać do naszych
szotów. Jeśli chodzi o ilość, to oleju z czabioszki można dodać troszeczkę więcej niż olejku z oregano, ponieważ olejek z oregano ma bardzo, bardzo, bardzo intensywny smak i zapach. Jeśli chodzi o olejek z oregano, to dosłownie dodałabym kilka kropelek do gotowego szota. Myślę, że 4 kropelki to byłoby naprawdę idealnie. Natomiast jeśli chodzi o olej z czarnuszki, to z pewnością można dodać na przykład 1/4 łyżeczki lub połowę łyżeczki do jednego gotowego szota. Jeśli chodzi o ilość olejku z oregano i oleju z czarnuszki, którą warto dodać do naszych szotów, to wszystkie informacje znajdą się na moim blogu. Więc zapraszam. Tam również troszeczkę bardziej opiszę Wam działanie oleju z czarnuszki i oleju z oregano i wtedy będziecie wiedzieć, który produkt bardziej Wam odpowiada. Zatem to są dwa magiczne produkty, które można dodać. Niemniej pamiętajmy o tym, że naprawdę one mają dość intensywny smak i zapach i bardzo mocno wpłyną na smak naszych szotów. Ale jeśli chodzi o działanie, to wydaje mi się, że jakoś to przeżyjemy, że nasze szoty zmienią smak i będą smakowały czarnuszką lub oregano. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Pamiętajcie, że o naszą odporność trzeba dbać przez cały rok. Nie tylko w okresie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy zdecydowanie bardziej narażeni na choroby i przeróżne infekcje, ale dbajmy o to cały czas. Dobre odżywianie wspiera naszą odporność, ale niestety słabe jakościowo produkty tej odporności nie wspierają, a wręcz pogarszają całą sytuację. Dbajmy o naszą dietę, ponieważ ona może albo wspierać naszą odporność, albo zdecydowanie ją obniżyć. Natomiast takie zdrowotne szoty jest to tylko dodatek do zdrowej i zbilansowanej diety. Takie szoty nie będą substytutem warzyw i owoców, które naturalnie powinny pojawiać się w naszej diecie. Pamiętajmy o tym, że jest to tylko i wyłącznie taki dodatek i taki dodatkowy boost naszej diety, ale nie żaden substytut. Zdrowa i zbilansowana dieta to podstawa. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Pamiętajcie o tym, że wszystkie składniki i dokładne proporcje znajdują się w przepisie na moim blogu. Tam jest sekcja komentarzy, gdzie możecie zostawiać Wasze przemyślenia na temat tych przepisów oraz dodawać Wasze własne zdjęcia przygotowanych szotów, do czego serdecznie zachęcam. Jeśli wykonacie te szoty i chcecie się podzielić nimi w social mediach, na Facebooku, Instagramie czy gdziekolwiek, to nie zapomnijcie, by mnie tam oznaczyć. Wtedy je zobaczę i będę wiedziała, że je przetestowaliście. Tymczasem trzymajcie się ciepło i zdrowo. Widzimy się następnym razem. Cześć!